Będąc w Tajlandii, postanowiłem odwiedzić sanktuarium słoni, miejsce, w którym mieliśmy o nie zadbać, umyć je i nakarmić. Wszystko szło pięknie do momentu, aż jeden stanął mi na nodze. Nie skończyło się to za dobrze. Dzień dobry moi drodzy, cały czas jestem w Tajlandii. Dzisiaj chciałem wam pokazać z jednej strony temat kontrowersyjny, z drugiej strony temat, który na stałe zapisał się w tajskiej kulturze, mitologii i tradycji. Chodzi m.in. o słonie. W tym celu, żeby o całym tym temacie i procederze przetrzymywania słoni w Tajlandii wszystko wam tu opowiedzieć, przyjechałem do sanktuariów słoni, w którym spędzimy z nimi troszkę czasu, ale zupełnie inaczej. Nie jeżdżąc na nich, tylko po prostu się nimi zajmując. I przybliżę wam tutaj temat i opowiem, jak to z tymi słoniami jest. Niestety wizerunek człowieka jadącego na grzbiet słonia utrwalił się bardzo mocno w całej historii na ścianach różnych świątyń, w pismach oraz malowidłach. Trzeba mieć na uwadze to, że słonie w Tajlandii są święte i jest to symbol szczęścia oraz dobrobytu. Biały słoń jest natomiast symbolem rodziny królewskiej. Jego podobizna znajdowała się nawet na fladze Siamu. O słoniach zrobiło się na świecie dość głośno, kiedy do sieci wypłynął filmik przedstawiający rytuał Phayan. Konkretnie chodzi o torturowanie młodych słoni i przyswajanie ich do obcowania z człowiekiem. Rytuał ten był stosowany setki lat, a Tajowie tłumaczą to po prostu jako łamanie ducha zwierzęcia. Małe słoniątka odbiera się matką, a jak doskonale wiadomo, no, słonie to stadne zwierzęta. Następnie takie małe słoniątko przywiązuje się do pala i torturuje. Oczywiście takie słoniątko jest karmione, ale no, mlekiem sojowym z butelki, nie mlekiem słonicy, a powinno być karmione przynajmniej przez pierwsze 2 lata. No w konsekwencji słoń staje się uległy woli człowieka. Nieraz jadąc przez Tajlandię widziałem małe słoniątka przywiązane, no dosłownie naprawdę, metrowym łańcuchem do ziemi. No i kółko, które robiły może 2 metry, chodziły bardzo niespokojnie, co automatycznie świadczy i o nabytej już chorobie sierocej. Słonie uwielbiają kąpiele, jedzenie i spanie. I to w zasadzie te 3 rzeczy, które mogłyby robić cały czas. I właśnie tego typu sanktuaria, jak to, do którego dzisiaj przyjechałem, zajmuje się tym, by słonie było po prostu dobrze. Za chwilkę je będziemy karmić, przygotowywać dla nich pożywienie, zabierzemy je na kąpiel. Na początku obrzucamy je błotem, błoto słoniom pomaga pozbyć się insektów, a następnie prysznic. Czyli po prostu my z nimi możemy spędzić czas, a słoniom zapewniamy przyjemność. Pamiętajcie, że Tajowie bardzo szybko wyciągają wnioski biznesowe. Jeśli będzie więcej turystów, którzy będą przyjeżdżali spędzać w taki sposób czas ze słoniami, pomagając im, no to tym szybciej pozbędziemy się metalowych siedzisk, na których co niektórzy turyści niestety jeszcze jeżdżą. Oczywiście odwiedzając tego typu miejsca trzeba mieć na uwadze, że te miejsca są pewnego rodzaju turystyką. Ale z drugiej strony trzeba zdać sobie też sprawę, że słonie no nie mają za bardzo gdzie już wrócić do swoich naturalnych siedlisk, które zostały praktycznie w całości zniszczone, a słonie, które są już w taki sposób tutaj udomowione, w żaden sposób by nie przetrwały w naturalnym środowisku. Więc to, że możemy im tutaj pomóc się nimi opiekować i sprawić im przyjemność, wydaje się dość sensownym rozwiązaniem. Dorosły słoń waży jakieś 3-4 tony. Pije około 200 litrów wody i cały czas praktycznie je. Spanie około 5 godzin na dobę, a resztę czasu pożytkowywuje właśnie na szukanie pożywienia. Banany, trzcina cukrowa, owoce, kilkaset kilo pożywienia dziennie. Więc kilkaset kilogramów pożywienia oraz tego typu opieka, oczywiście też weterynaryjna, słono kosztuje. Z pieniędzy, które takie sanktuaria zarabiają, są w stanie otoczyć te słonie należytą opieką. Program dzisiejszego dnia, czyli to, co będziemy robić, no to właśnie na początku nakarmimy słonie, będziemy przygotowywać im pożywienie, a następnie kąpiel błotna oraz kąpiel. Czyli po prostu będziemy słoniom robić dobrze. Problem ze spadkiem populacji tych zwierząt chyba jest dokładnie taki sam jak w przypadku wszystkich zwierząt na świecie. Zalesienie Tajlandii od 1950 do 2015 roku z 80% powierzchni kraju spadło zaledwie do 30%. I populacja dzikich słoni ze 100 tysięcy takich zwierzaków spadła zaledwie, nawet nie można powiedzieć, trzeba by na pewno, bo nie jest to policzone, ale ponoć zaledwie do 2000 dzikich słoni, takich, które żyje na wolności. Dlatego tak ważne jest, by właśnie o te stworzenia dbać. Boże, on jest cudowny w dotyku. Jakie to jest w ogóle potężne zwierzę. Strach i respekt się odczuwa niesamowity stojąc obok. Całe jego ciało jest pokryte takimi włoskami. Te włoski grube bardzo, ale co kawałek taka... No co kawałek jest taki włosek? No bardzo gruby. Jak takie wąsy. Cześć! Słoń trąbalski. Co tam masz? Wąchasz mnie? Jakieś jedzonko byś pewnie chciał, kochany, co?
Zaraz coś ci przyniosę. Słonie rosną bardzo wolno. I tak jak wam wspomniałem na samym początku, mniej więcej do drugiego roku życia takie słoniątko powinno zostać z matką, ponieważ żywi się mlekiem wytwarzanym przez matkę. Z tamtej strony jest słonie, które ma 2 lata, natomiast ten jest troszeczkę większy i ten ma 5 latek. No i oba już w zasadzie żywią się roślinami i pożywieniem innym niż mleko. Boże, jaki słodki. Ja mniej więcej tak wyglądałem przed przeszczepem. Stado słoni zostaje tutaj. W tym momencie idziemy zobaczyć, jak wygląda dom słoni, czyli to miejsce, gdzie one sobie na co dzień mieszkają. Jeszcze tu oczywiście do nich wrócimy, a ja w międzyczasie będę wam wszystko opowiadał. To są klatki, w których są przetrzymywane wszystkie słonie. Dokładnie słoni jest 12. Każdy taki słoń ma 100 metrów kwadratowych, bo to według przepisów tajskich tutaj musi być. Te kraty są bardzo grube, bardzo duże, bardzo masywne. Oczywiście maluchy są przytrzymywane z matką, ponieważ muszą dostawać mleko. Całość zadaszona. Naprzeciwko są tutaj chaty. Osoby, które w nich mieszkają, każda z nich nazywa się Mahut. I to jest osoba, która jest właścicielem słonia. Taka osoba jest przez całe życie właścicielem słonia, aż do śmierci. Jeżeli umrze właściciel słonia, to wtedy ktoś z rodziny dalej się opiekuje słoniem. Słonie są bardzo drogie tutaj w Tajlandii i bardzo cenne. Dlatego te osoby, które są właścicielami tych zwierząt, postanowiły zamieszkać właśnie w takim sanktuarium, żeby móc opiekować się tymi słoniami i żeby więcej nie stała im się żadna krzywda. Zobaczcie, słonie już wchodzą do wody i do błotka, a my za chwilkę będziemy, jak ich zabawki, my będziemy obrzucać je błotkiem, pomagać im. Koszulka zdjęta i w tym momencie już sobie brodzę w błotku. Czy jest to przyjemne? No takie podobne troszkę jak w Jordanii było, co się wchodzi do tego błota słonego. Ale teraz co? Trzeba zabrać troszkę tego błotka i słonikowi pomóc. Słonikowi pomóc tym. W tym błocie się upadlać. Ja chyba nie muszę mu pomagać. No. Może tak ci pomogę po prostu, co? O, masz tutaj. O, teraz bym troszkę cię pomasował. Z tą skórą słonia, on sobie sam poradzi. Ze skórą słonia trzeba dość trochę uważać. Mówi się, że są gruboskórne, jak nosorożce. Mają grubą skórę, ale bardzo dużo odczuwają przez tą skórę. Sama na przykład trąba słonia posiada 60 tysięcy mięśni i ta skóra jest bardzo unerwiona. Słonie są tak samo bardzo uczuciowe, doskonale możemy po nich poznać, kiedy są złe, smutne, kiedy się cieszą. A nawet zdarzały się sytuacje, kiedy słonie zaczynają płakać i lecą po prostu im łzy. Słonie są bardzo wrażliwymi zwierzętami. Mają tak samo doskonałą pamięć. Wystarczy powrócić do nich po paru latach i można zaobserwować, jak z radością kogoś witają i poznają człowieka. Jest dość duża różnica, ponieważ to są słonie indyjskie, ale są słonie też afrykańskie. Afrykańskie są o wiele, wiele większe. I słonie afrykańskie nigdy nie dały się udomowić. Dlatego, by pozyskać kły afrykańskiego słonia, zazwyczaj po prostu zabijano zwierzę. Akurat słonie indyjskie udało się w wspaniały sposób oswoić i by usunąć kły takiemu zwierzęciu, przede wszystkim w celach dentystycznych i medycznych, robiono to w warunkach, i robi się to dalej, w warunkach humanitarnych. W żaden sposób nie stwarzano zwierzęciu krzywdy. Druga porcja słoników weszła w tym momencie, teraz te trzeba obrócić błotkiem. Chodź, 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 dam ci błotka. Cały błocie jest! Po strasznym błocie się tutaj chodzi, a to jest frajda. Jak możecie takiego słonia sobie upaćkać? Bierzecie błotko? Chodź kolega, gdzie nie masz? Dziap! I tu cię wysmaruję. O, cały mikrofon mam już z błota, dzięki tobie, super. I teraz tu tylko mi nogi nie zdeptaj, co? O kuźwa. Zabieramy teraz słoniki do czystej wody. Tam będą kąpane. Zostaniemy... O, wiaderko, tak? Wiaderkiem będzie można umyć. To teraz do wody. I w sumie fajnie, bo też się umyje. W pewien sposób kąpanie się z takimi dużymi zwierzętami to jakiegoś rodzaju tam ryzyko. Można powiedzieć, że hazard.
myjąc jednego, on dzisiaj tam w wodzie ruszał i nadepnął mi na nogę. Zdarte robi się czerwone. Na szczęście moja noga weszła trochę w błoto, tak 20 cm, a jego noga została trochę wyżej. Mocno poczułem, ale chyba nic mi nie jest. No i tutaj możecie zaobserwować, jak do tego doszło. Wzięliśmy tego malucha do rzeki, żeby dobrze go ochlapać wodą. Pomimo swojej wagi, bo jednak prawie 2 tony, był to jednak jeszcze młody i mały słonik, więc szybko stracił grunt pod nogami. Zaczął nogami szukać miejsca, gdzie może stanąć i natrafił na moją nogę. Tutaj troszkę skakałem, bo jednak bolało, aczkolwiek prawdziwy ból przyszedł dopiero po czasie. A rozpoznanie jest takie, złamanie 5. kości śródstopia. 6 tygodni noga w ortezie. Ale wróćmy do odcinka. A jak jesteście już cali mokrzy i pozwoliliście się błota, to teraz wchodzicie pod taką kartownicę. To jest ogromny prysznic, z którego leci woda. I tutaj słoniki. Trzeba jeszcze raz umyć, tylko teraz już dokładnie. Za pomocą takich szczotek. Zabieracie szczotę, no i to. I trzeba słonia wyszorować, nie? Nigdy nie szorowaliście słonia? No ja też nie, to mój pierwszy raz. Ale w sumie ma to sens, bo skóra bardzo gruba, no i musi się pozbyć wszystkich nieczystości, więc szorowanie słonia jak najbardziej na miejscu, ale wiecie co? Chyba najfajniej, nie no każdy ten słoniec kochany, ale najcudowniej wyszorować tego malucha. Po główce, ten co mi na nóżce stanął, rozrabiara jeden. Ale patrzcie, żeby go zachęcić, tutaj ma całą miskę jedzenia, trzcina cukrowa sobie leży. Ciebie też, kolego. Po głowie wyszorujemy. Zobaczcie, że machuci, czyli właściciele słoni, cały czas są z nimi. Gdzie machut, tam słoń za nim idzie. Cały czas oczywiście dokarmiany, no. Przekąski muszą być, no bo czymś przekupić słonika trzeba. Jakże poruszyć czterotonową masę mięśni. Studencie, nasz czas ze słoniami się kończy. Musimy, no, ale bananik ci upadł. Czuwaj. Nasz czas z tymi pięknymi stworzeniami się kończy. Wykąpciane, wymyte, błotkiem ochlapane, potem opukane i wyszorowane. Jeszcze mam bananka, widzisz? Proszę, kolega, trzymaj. Trąbkę zawinął. No powiem wam, że niesamowite przeżycie. Naprawdę słonia nieraz gdzieś się tam widziało, czy w ośrodkach, czy w jakiś zoo, ale możliwość obcowania z takim stworzeniem, umycia go i by pomóc mu, kurczę, sprawić mu przyjemność w ogóle. Jaka to też dla człowieka jest niesamowita frajda. Śmiało mogę polecić naprawdę coś takiego, bo mają one tutaj i dobre warunki, i widać, że faktycznie są te słoniki zadbane. Poza tym, jakie to są przyjazne mordki, no macie ochotę zrobić tak, się go tu przytulić, no. Przekochane są. Cudowne. Tam już odeszły, idą w takim razie do swoich zagród. Będą pewnie następne kilka godzin jadły. Cześć. Ja bym się z tobą... Zostań ze mną. Nie idź, panek, zostań ze mną. Tu masz traweczkę. Zielone? No mało mu niestety dałem. Nie wiem, co mu dać tutaj, jakie pożywienie. Tak wam to jeszcze powiem, bardzo ważne jest to, by zwrócić uwagę, w jaki sposób będziecie obcowali ze słoniami przyjeżdżając do Tajlandii. Oczywiście jest wiele miejsc, jadąc obok drogi widzicie słonie z metalowymi rusztowaniami. Na grzbiecie maluchy przypięte łańcuchami, no to nie są dobre miejsca. Te zwierzęta są zazwyczaj w pewien sposób torturowane, zmuszane do tego typu pracy, by tajowie na nich zarobili. Słonie jest bardzo mało w naturalnym środowisku. Niestety one no, już nie wrócą do natury. Więc o wiele lepiej jest wybrać takie ośrodki, w których ze słoniami możemy spędzić czas myjąc je, przygotowując pożywienie i pukając je błotkiem, sprawiając im po prostu radość, niż żeby miały nosić metalowe klatki na grzbietach i wozić turystów ku ich uciesze. W takich chatkach tutaj mieszkają ludzie, którzy gotują jedzenie, opiekują się tymi słoniami sanktuarium. Tutaj są prysznice dla nas. Błoto mam dosłownie wszędzie. Jak mówię wszędzie, to mam na myśli wszędzie. Tam też. Dostajecie świeżutki, czyściutki ręczniczek. No i się trzeba wyczeć, chociaż temperatura i tak jest taka, że człowiek sam wysycha. Jest ryż, jest glass noodle, czyli makaron ryżowy, kurczaczek, coś jak KFC, sajgonki, pasik do sajgonek i owocki. Taki obiadek. Całkiem przyjemnie. Powiem wam, że uwielbiam makaron azjatycki. Ale sprawdźmy w takim razie, czy kurczaczek serio smakuje lepiej niż KFC. W sosiku zamoczyłem, ale największą robotę robi ten sosik. Pojedzony, umyty, no i słonie też umyte. Słuchajcie, dawniej oczywiście jeździło się na słoniach, ale przeciętny wojownik ileś set lat temu ważył 50 kilo. Obecnie średni turysta waży 2 albo 3 razy tyle. No a taka waga plus stalowe rusztowanie siedziska na słonia to na pewno nie jest waga, którą powinien nosić słoń, ani żadne inne zwierzę. Także przestrzegajcie tego, żeby nie jeździć na tych słoniach w Tajlandii. Chcecie spędzić z nimi czas w taki sposób. W ten sposób na pewno im pomożecie i
I te zwierzęta na pewno to docenią, a karma również wraca. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, zostawcie łapę w górę, docencie kanał subskrypcją i zapraszam Was na Instagrama Kamil in Travel. Z niego dowiecie się wszystko wcześniej. Na pewno osoby, które śledzą storiesy, widziały już te słonie dużo wcześniej. A dzisiaj było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!